Kilka ostatnich dni do świąt i kilka ostatnich życzeń na choince przy restauracji Aioli w Katowicach. Mieszkańcy regionu wciąż mogą zerwać karteczkę i podarować prezent osobom w potrzebie. Akcja Choinka Życzeń już kolejny rok cieszy się popularnością i spośród 120 życzeń zostało jeszcze tylko kilka do zrealizowania. Akcja trwa do 21 grudnia i każdy może zostać świętym Mikołajem. Karolina Komada. Życzenia małe lub duże już za kilka dni mogą zostać spełnione, wystarczy wybrać karteczkę. Typu swetry, świąteczne szaliki, rękawiczki itd., ale to jest na przykład już taka bardziej, że tak powiem, ambitniejsza forma pomocy, czyli na przykład pakiet rehabilitacji. Przy katowickiej restauracji Aioli ponownie stanęła choinka z życzeniami. Listy napisały osoby potrzebujące, ubogie, samotne lub bezdomne. Początkowo było 60 życzeń, ale zainteresowanie akcją było spore, więc organizatorzy postanowili dołożyć drugie tyle. To są osoby potrzebujące, ale osoby potrzebujące, które już jakby zaczęły dbać o swoją dalszą przyszłość, czyli zaczęły terapię, zaczęły wszelkiego rodzaju leczenia, dodatki alkoholowym, depresyjnym i tym podobne. I właśnie to są jakby życzenia tych osób. Życzenia można by się wydawać, że częściowo błahe, bo są tam zapytania o na przykład ciepłe zimowe buty albo o jakieś na przykład instrumenty do gry, takie podstawowe, albo jakieś po prostu szaliki, czapki, rzeczy, które ci ludzie nigdy nie dostali. Prawie wszystkie życzenia zostały zabrane, a prezenty trafią do podopiecznych Wspólnoty Dobrego Pasterza. My trafiamy zarówno do rodzin z dziećmi małymi, tak samo właśnie często wspieramy młodzież w tym okresie takiej, powiedzmy, dorastania, trudności, które napotykają, zwłaszcza teraz, kiedy no, przeżywają różne właśnie swoje takie jakieś kryzysy psychiczne związane właśnie z tą ilością samobójstw, która gdzieś tam do nas wciąż dociera. Dlatego wierzymy, że takie wsparcie udzielone im w ich dorastaniu ma ogromną wartość. Każdy może podarować drugiej osobie piękne święta. Finał akcji zaplanowano na 21 grudnia, jednak jeżeli ktoś chce zrobić prezent, a nie zdąży przed tym czasem, to można dostarczyć je później.